czasu, podsumując to spotkanie, proszę trenera gości. Witam serdecznie, dobry wieczór. Tydzień temu objąłem ten zespół i myślałem, że liga jest ciężka, ale że zdobędziemy 3 punkty. Nagle okazało się, że nie udało nam się, przyjęliśmy tylko z nastawieniem odbicie się. Ale co, zabrakło nam 3 minuty do szczęścia. No takie jest sport. Popełniliśmy kilka indywidualnych błędów i zespół Wisły wykorzystał i doprowadził do wyrównania. Szkoda tylko przede wszystkim zdrowia moich zawodników, bo naprawdę dzisiaj się nabiegali, nawalczyli i na dodatek jeszcze pokazali dobry poziom jak na pierwszą linkę, także mecz mi się podobać. Szkoda straconych punktów. Dziękuję. Dziękuję. Moment, przedstawimy się tylko. Trener Robert Zuch. Przede wszystkim dziękuję kibicom za atmosferę, którą zgotowali w czasie meczu. I kibicom Wisły, i kibicom Zagłębia, bo naprawdę dodali kolorytu temu spotkaniu. Natomiast jeżeli chodzi o sam mecz, pierwsza połowa, widać u jednej i drugiej drużyny szacunek do przeciwnika. Dużo ataku pozycyjnego, mało otwartej gry. Natomiast ta jedna sytuacja, która zdarzyła się, Konrad Nowak trafia w poprzeczkę. Po zmianie stron mecz trochę bardziej otwarty. Wiadomo, w takim tempie spotkanie kosztuje zawodników bardzo dużo zdrowia i te odległości między formacjami zawodnikami są coraz większe. Indywidualny błąd. 1-0 dla Zagłębia. Natomiast wcześniej dwie świetne sytuacje Konrada Szczotki, Sówka, Patejuka, które normalnie powinny zakończyć się bramkami. Ale charakter chłopaków, wiera w to, że naprawdę potrafimy grać, spowodowały to, że strzeliśmy bramkę, wyrównaliśmy. Natomiast samo spotkanie, jestem bardzo zadowolony z poziomu. Ten mecz naprawdę mógł się podobać, wysoki poziom i Zagłębie i Wisła pokazały, że potrafią grać w piłkę. Są oczywiście jeszcze jakieś drobne mankamenty, które należy poprawiać i nad którymi będziemy pracowali w czasie treningów, w czasie tego tygodnia, żeby w końcu się przełamać i zacząć zdobywać punkty, bo tego nam najbardziej brakuje. Gra jest naprawdę moim zdaniem niezła, natomiast tych punktów ciągle brakuje. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę. Tak, mam pytanie do pana trenera Raszkiewicza. To już drugi prowadzony przez pana mecz, kiedy Zagłębie w głupi sposób traci punkty. Czy zrezygnował pan z filozofii trenera Jacka Magiery, która do tej pory przynosiła efekty, czy na drugą już utratę punktu przez wprowadzany pana zespół złożyły się inne czynniki? Nie, przede wszystkim coś zostało nakreślone na pół roku i nie chcę jakby powiedzieć tego zaburzać, no bo zespół Zagłębia gra dobrą piłkę, tylko już wcześniej mówiłem, że to są indywidualne błędy. No. Dzisiaj mój napastnik samego otrzymał piłkę, gdzie spokojnie powinien ją wyprowadzić i mógł z tą piłką jakby powiedzieć wszystko zrobić. No, zagrał tam, gdzie nie powinien, poszła jakby powiedzieć z tego kontra i strzelił nam bramkę, także to nie jest jakby powiedzieć zespół, okej, wiadomo, że zespół wygrywa i zespół przegrywa, ale te błędy, które były z Grudziądzem indywidualne i dzisiaj, no to na pewno nie można takich błędów popełnić. Dziękuję. Czy jest jakieś pytanie? Jeśli nie ma, dziękuję Państwu bardzo serdecznie.